Was w kolejnym odcinku z gry God of War na PS4. Tutaj ostatnio pokonaliśmy wrogów i musimy kolejny koc tam rozić, a potem zniszczyć. Dobra, lecimy, lecimy. Przywracasz wszystkie drogi. Tutaj jest taka logiczna, więc trzeba po kolei eliminować. To chyba za trudne. Może znajdziemy światło gdzie indziej. Nie, daj mi chwilę. Chyba nie powinno nas tu być. Cicho. Słyszałeś to? Zachowaj ostrożność i bądź blisko. Hej, gdy dotrzemy do światła, jak zabierzemy je do Bifrostu? Wiedźma mówiłaby w nie wejść. Tak? Gdy została wyrwana z tego świata. Aha, jak ja to przegapiłem? Bardziej obchodził cię jej los niż nasz cel. Ojcze! Cicho! Mam go! Użyj noża! Mało brakowało. Nie oddalaj się, chłopcze. Nie musisz mi mówić. Hinanuna! Kolejny! Cofnij się! Światło! Jesteśmy już blisko celu, ale bądźmy ostrożni. Rozumiesz? Tak. Okej. Tam. Bądź gotowy, gdy upadnie. Będziemy musieli szybko uciekać. Dobrze. Skacz, chłopcze! Uwaga! Nadchodzą! Stań za mną i ochraniaj boki! Tak jest! Strzelaj, chłopcze! Wywalcie nam drogę! Dobrze! Bądź odstęp między salwami! A co z celnością przeciwnością? Masz dużo celów! Będziesz trafiać! To przejście! Wąskie przejście daje nam przewagę! Skup się! Dobrze!
Jesteś ranny? Nic mi nie jest! Rany! Jak pięknie! Światło sprawia, że pojawia się cała świątynia. Jest jej źródłem. Chwila. Słyszę... śpiew. Słyszę... Słyszę ją! Mówiłem, że ją słyszę! Myślisz, że tam jest? To zabolało. Jakby mi się ręka zaczęła palić. Zostań tu. Ale chcę zostań iść... tutaj. Używaj go tylko w ostateczności. Dajesz mi swój topór? Pozwalam ci go podtrzymać. To nie jest prezent. Ale i tak... Musisz wrócić. Zostawiłaś mnie samego. Atreusie. Z nim. Ciągle gdzieś odchodzi. Nigdy go nie ma. Nie chce mnie. I to się nie zmieni. Nie zna mnie i nie chcę poznać. W statku teraz jesteś. Jestem silny, jestem mądry. Nie jestem taki, jak sądzi. Wiem lepiej. Nie rozmawia ze mną. Nie uczy mnie. To powinno spotkać jego. Słyszysz mnie? Jego, a nie ciebie. Tylko, że wcale tak nie myślę. Wiesz, że go kocham. Po prostu chcę, by był lepszy. Wiem, że może. Więc jeśli on spróbuje, to ja też. Ale jeśli nie, to proszę wróć. Wiem, że gdzieś tam jesteś. Dobra, tutaj Atreus opokując matkę. Zrobiłeś! Pomogłem ci! Byłeś sam uwięziony! Czekałem i czekałem, ale nie wychodziłeś, więc cię wyciągnąłem! Chłopcze! Nie było mnie tylko... Chwilę... Nie! Nie było cię bardzo... długo! Nie wiedziałem, co robić! Zostawiłeś mnie! Znowu! Nie obchodzę cię! Ja... To niemożliwe. Powinniśmy odejść, zanim tu wrócą. Mam nadzieję, że masz, czego chciałeś. Tak. Spójrz, tam jest wyjście.
ale nie ma światła dla mostu. Jesteśmy uwięzieni, a cięciwa wiedźmy jest bezużyteczna. Chłopcze, twój łuk. Przytrzymaj go. Na mój znak. Wystrzel strzałę w kamień. Zadziałało. Teraz możemy wrócić. Chodź. Dobra, możemy iść. Te schody są zablokowane. Przed nami kryształ światła. Leży na ziemi. Może pomoże nam opuścić to głupie miejsce. Tu leży. Chyba wszystko są zaklęcia. Do tych zbroi. A tutaj teraz nam kamyczek. Trzeba te trzy zniszczyć. Wreszcie! Zapalę kryształ, jeśli znajdziesz odpowiednie miejsce. Wracajmy teraz. Wspinamy i hop. Ja zapomniałem, że nie kurwa.
coś. Rozchana przy tym, co mam. Ja weźmiemy kamień. Skąd to zabierasz? Popatrz. Będziesz nosił to wszędzie? Możliwe. O, spójrz! Niebieskie drzwi, które nie są drzwiami. I misa z piaskiem. Ale jak niby mam jej dosięgnąć? Dobra, tutaj jest skrzynia Norn. Jeśli zechcę usłyszeć twoją opinię, to o nią poproszę. Tu nie trafię, więc mam plan. Tego miodu, więc dobra, teraz idziemy tam pomóc Atreusowi w dotarciu do misji z piaskiem. Aha, musimy z tego mostu walnąć te. I teraz kryształ trzeba tam dać. Atreus będzie sam mógł przejść. Więc bierzemy kryształ i tutaj dajemy. Właśnie mam ambitny plan nagrania God of War całego tego do końca wakacji, bo w tym roku ma wyjść. Teraz albo w przyszłym roku. Nie, tak, w 2022 ma wyjść nowy God of War, więc planuję go szybko nagrać też i wrzucić. Że w miarę nowy był ten God of War, bo ten już troszkę ma. Bo on był w 2018. W każdej chwili. Co to znaczy? Nasienie. Zapamiętaj kształt. Tak, wiem. Zaczynaj. Wspaniałe drzewo, mężny człek, we mnie rozpoczną życia bieg. Tak, to nasienie, które widzę. A, więc to jednak drzwi. Okej, otwieramy drzwi. No, no otwórz się, Kratos. Dobra, to wracamy się chyba w tą drogę. Ten z rogami wrócił. Czego chce teraz? Nienawidzę go. Z pewnością wróci. Naprawdę musimy wracać tam na dół? A widzisz inną drogę? Nie. Więc? Musimy wrócić teraz jakoś do Midgardu. Ale trafi? Nie, to nie.
A jeden, który rozwala. Gdybyś poniósł światło, żebym widział, gdzie strzela. Użyj słuchu. Przystosuj się. Chcesz nosić to ze sobą wszędzie jak poprzedni? Jeśli trzeba. Wiem, jak to działa. Teraz to i lecimy dalej. Wreszcie, możemy użyć tej czarniki z piaskiem, która nas tu sprowadziła. Chcę się stąd wydostać. Ile mam pewnie? Mało może, ale w sumie może ulepszę sobie walkę w szale. Coś tam w szale uzu. Zawsze się przyda tam w szale. Szał wsparty też trzeba wykorzystywać. Aha, to tam się widzę z piaskiem. Co on mówił? Mówił, że... O, wilczy gniew. No, pokaż. Dobra. Że popełniliśmy błąd. Pomogliśmy złej stronie? Niech zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. Wystarczy. Pamiętasz odpowiedź? Tak, tak.
Chłopcze, przeczytaj to. Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przetłumaczyć. Gdyby mama tu była... Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. Atreusie... Zapomnijmy o tym. Dobrze. Więc chodźmy do łódki. Ojcze... Widziałeś ją? Kogo? Wiesz... Nie, nie było jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Wasz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczy, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuj ją jak chcesz. I mnie pozwól na to samo. Przepraszam. Nie wiedziałem. Nie. Skąd miałbyś? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. W świetle wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak, wracamy do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? Nie, chyba wracamy do Midgardu już. Z czarnym tchnieniem walczyć. Ojcze, znasz kogoś jeszcze, kto słyszał głosy? Znałem niemądrych marynarzy, którzy po wyczerpaniu zapasów ugasili pragnienie morską wodą. Zarzekali się, że syreny, plugawe istoty śpiewające w pobliżu, to ich żony i córki wzywające ich z powrotem do domów. Narazili całą załogę, kierując łódź na rafę. Jak ich wyleczyliście? Wyrzuciliśmy ich za burtę. O, no to dobrze, że nie piłem morskiej wody. Co? Tak, chłopcze. Wy, widzę, że nie próżnowaliście. Jesteś spostrzegawczy. Słynę z oka do szczegółów. Sprawiacie wrażenie, jakbyście się szykowali na podróż życia. W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien krasnolud przekształcił w magazyn. Zapełnił ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Po światach? Które światy odwiedził? Co stamtąd przywiózł? Fafnir był, czy tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Co to musiała być za osełka? Ta historia dokądś prowadzi? Tak, oczywiście! Tak się złożyło, że mam kamień wejścia do magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie. Dzięki, Sindri. Ależ proszę bardzo. A, i jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. No, brato, jeżeli gotowy, wrócimy, jak zawsze. Jak wrócimy do Midgardu. Jeśli udacie się do magazynu, zalecam ostrożność. Z tego, co pamiętam, aż się tam roi od najróżniejszych paskudztw. Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? O, nie, raczej nie. On nie żyje. Chyba. O, wybacz. Ależ wcale...